Tworzę pod pseudonimem Włóczęga po zmierzchu. Jeżeli przyjrzycie się moim obrazom, to zawsze zobaczycie tam księżyc, gwiazdy, noc. To czerpię właśnie ze snów, w dużej mierze z tej sfery takiej podświadomej. Także no, to jest ten... Wydawało mi się, że to będzie najbardziej pasować. Włóczęga po zmierzchu. Pociągami, rowerami i na nogach zasuwają, człapią, pędzą, wloką się. Czasem w trumnie poszybują w strony światła, czasem łodzią suną poprzez gęstą mgłę. Jedni wyścig szczurów uprawiają, inni w Himalajach z Buddą piją orężadę. Czasem mówią, że kochają, czasem nienawidzą, ale kto to tak naprawdę wie? Księżycowy terrorysta to jest nazwa mojego projektu muzycznego, też nawiązanie do nocy. To był okres, kiedy strasznie dużo czytałem Gałczyńskiego. U niego księżyc pojawia się też w co drugim wierszu. I tak chciałem jakoś nawiązać do tego. A terrorysta to był takie łotrzykowskie słowo, które w jakiś sposób dotyka tych tematów społeczno-anarchistycznych, które też poruszam. Dziś już wiem, że taka miłość nigdy nie trwa wiecznie. Gdy znów przyjdzie, uśmiechnę się i przywitam grzecznie. Muzyka to już będzie ponad 10 lat, 11-12 lat temu, może no gdzieś koło tego. Pamiętam, stwierdziłem, że chciałbym napisać piosenkę, bo pisałem sporo rzeczy też, publikowałem jakieś opowiadania. Miałem doświadczenie z prozą, z poezją, ale chciałem to połączyć z muzyką i napisałem moją pierwszą piosenkę. I no, stwierdziłem, że to jest wspaniałe medium na wyrażanie siebie i też na taką refleksję też nad sobą. No i tak się zaczęło. Zacząłem nagrywać te piosenki, najpierw po prostu ze zwykłym aparatem, później kupiłem sobie jakiś sprzęt, później wydałem, pamiętam, taką płytkę garażową w 100 egzemplarzach, każda była ilustrowana przeze mnie. No i doszło do teraz, że już przez te 10 lat troszkę ludzi mnie poznało. Wydałem też profesjonalny album w tym momencie, gram koncerty. Jeśli chodzi o malarstwo, no to coś sobie tam bazgrałem od lat w dzienniku. Jakieś szkice, jakieś głupotki to nazywam, albo bazgrałki. Ale jakieś 7 lat temu zacząłem coraz bardziej poważnie w to wchodzić. Poważnie w sensie, że zacząłem się przykładać już do tych ilustracji, zacząłem myśleć nad technikami. Najpierw były to grafiki rysowane i nie wiem, 4 lata temu myślę, stwierdziłem, że chcę zacząć malować. Kupiłem sobie pierwsze farby 4 lata temu. Ktoś mi powiedział, że będę żył kiedyś z malarstwa, to bym go wtedy wyśmiał. No ale tak się to rozwinęło. Czasem w samotności szukam szczęścia. Każdy z tych obrazów pochodzi z takiego głębokiego miejsca jakichś przeżyć. Nie mam czegoś takiego, że namaluję sobie dzisiaj obraz i coś sobie tam pacykuję i ładnie wyszło. Z reguły jest to dla mnie albo poradzenie sobie z jakąś ciężką emocją, jakimś smutkiem, stratą, a czasami z jakąś radością, czy ze snem, który mnie mocno dotknął. Także mam takie momenty, że w danym dniu, czy w danej chwili, tak, ten obraz jest dla mnie bardzo ważny. Na pewno jest to pasja, ale też praca nad sobą, sposób na radzenie sobie też z różnymi emocjami, z różnymi przeżyciami, przemyśleniami, ale w ostatnim roku stało się to sposobem na życie. Nie zapomnijcie wyprowadzić później psa. Z vanem była taka sprawa, że to jest w sumie śmieszna sprawa, bo miałem działkę budowlaną, którą chciałem sobie zbudować chatkę. Długo się to ciągnęło, nie byłem pewny, kiedy to zacząć i w pewnym momencie stwierdziłem, że sprzedam tą działkę i kupię sobie w innym miejscu. Przyszedł COVID i sprzedałem, przyszedł COVID i działki poszły tak do góry, że już nie byłem w stanie za te pieniądze kupić sobie działki. Także jedyne, co mi zostało, byłem w stanie kupić sobie vana za to. Ale to może brzmi to trochę smutnie, ale nie jest, ponieważ uwielbiam to. Przyłożyłem się i własnoręcznie zbudowałem go od podstaw praktycznie. Musiałem się poduczyć stolarki, elektryki. No jest to świetne uczucie, każdą śrubkę przykręcałem, też sporo pomalowałem w środku, ozdobiłem go swoimi pracami. Jest to miejsce, gdzie zawsze się czuję w domu, gdziekolwiek bym nie był. I zacząłem jeździć na kiermasze, na wystawy, szukać gdzieś w internecie, na grupach, gdzie mogę znaleźć jakieś miejsce. I teraz to jest dla mnie sposób na życie i coś, co uwielbiam. Uwielbiam te podróże, uwielbiam spotykanie ludzi, opowiadanie o mojej sztuce, łączenie się, znajdywanie osób, które czują ten mój klimat. To, co ja robię w tym momencie, to nie jest to, że to jest jedna z opcji, to jest raczej wreszcie dojście do momentu, że spełniam swoje marzenia i nie potrzebuję robić innych rzeczy, które mogą mi przynieść więcej gotówki. No okej, jadę za granicę myć gary, a to jest jednak inna sprawa. Poświęcam w tym momencie 3 miesiące, powiedzmy, na uczciwą pracę, bo uczciwą, żeby spełnić sobie później swoje marzenia. Jest to takie takie wyrwanie się na chwilę, wyrwanie tego czasu, który, no, co i tak zaowocuje później, moim zdaniem. To wszystko idzie z jednego miejsca. Z tym, że w muzyce dochodzi też ta część moja takiego społecznika, tego mojego zainteresowania się no, światem, niesprawiedliwością. Często tego dotykam. Wyrażenie swojego gniewu w sytuacji jakichś tam ważnych wydarzeń, które no, dla mnie... No, chcę mieć jakiś głos w tym kierunku. Ale mam też piosenki, które pochodzą dokładnie z tego miejsca, co obrazy, czyli właśnie z marzeń, ze snów, ze świata magii. Dla mnie to jest sposób na życie tu i teraz. I te rzeczy, które się pojawiają w trakcie, te koncerty, czy płyta, czy to, że coraz więcej ludzi kupuje moje obrazy, to jest dla mnie jednak taki efekt uboczny, który jest fajny, jest przyjemny i pozwala mi też żyć z tego, ale nie mam takich ambicji z tym związanych. Moja ambicja jest właśnie ta swoboda taka pełna. Tak jak teraz, są momenty, że ja jestem gdzieś w trasie, myślę sobie, mam 46 lat, nie? Jestem w trasie i po prostu mi się włosy jeżdżą tak z takiej radości aż, nie? Że uniezależniłem się od wielu rzeczy, które mnie przez tyle lat męczyły. Ale w sumie o to chodzi, że ten lęk mamy w sobie, żeby przełamać ten lęk. Że ja tak, to jest, wiem, że to brzmi jak truizm pełny, ale to spełnianie marzeń jednak, jeśli do tego przyłożymy, to działa. Także to jest ta moja ambicja, już się spełnia.